Raz. Witajcie po przerwie. Jesteśmy na trzeciej części w kaplicy i chcę wam dzisiaj zaproponować modlitwę, która się nazywa Namiot Spotkania. Ręka do góry, kto to zna? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Namiot Spotkania wymyślił ksiądz Franciszek Blachnicki. To jest ten gość od naszej oazy, który zakładając oazę zaproponował ewangeliczną rewizję życia. Chodzi o to, żeby się posługiwać czymś takim jak trzy słowa. Widzieć, osądzić, działać, ale zawsze w kontekście Pisma Świętego, zawsze to osądzić jest w oparciu o słowo. Jak już zapraszał młodych, ja się tego nauczyłem na oazie, jak już zapraszał młodych do słowa, to powiedział, zróbmy to na wzór Mojżesza, który jak zaczął chodzić z Izraelem po pustyni, wybudował sobie namiot, postawił namiot poza obozem, wchodził do tego namiotu i rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Pan Bóg stępował w słupie obłoku i Mojżesz, kiedy wychodził z tego namiotu, miał taką rozpromienioną twarz. Dlatego to słówko łacińskie oznaczające rozpromienienie jakoś się łączy ze słówkiem rogi i często Mojżesza widzimy z takimi dwoma różkami. Po tym można Mojżesza w ogóle poznać, że to jest Mojżesz, a nie inna postać biblijna. No i rozdam wam na zakończenie, na do widzenia, taką instrukcję namiotu spotkania, która obejmuje to samo, co macie już na pierwszej stronie, ale tekst do namiotu spotkania będzie inny. To jest na potem gdzieś tam dla siebie w zaciszu swojego domu. Na tej kartce otrzymacie też zdjęcie, jak wyglądał namiot spotkania, ale już ten większy. Bo jak Izrael chodził przez pustynię, potem dostali świadectwo, dostali 10 przykazań, była Arka Świadectwa, Arka Przymierza, to zbudowali ten namiot większy i tam już było podzielone na trzy części, tam była ta menora, tam było też to morze brązowe, no i tam była Arka Przymierza, tam tylko mógł wejść największy kapłan i tak dalej. Rzut z góry i fragment z Księgi Wyjścia, który opisuje, co to ten Mojżesz tam robił w tym namiocie. To do poczytania. Na oazie tłumaczyli mi tak, bardzo lubię tę modlitwę, ten rodzaj modlitwy, żeby zawsze znaleźć sobie dobre miejsce. I ja pamiętam w kościele, jak jestem na oazie, czy byłem i ksiądz mówi namiot spotkania, to znaczy, że każdy ma sobie w kościele znaleźć swoje lokum i można się było rozejść po całym kościele, w konfesjonale być, na stopniach ołtarza, po drugiej stronie ołtarza, wszędzie. I przeżywać ten namiot spotkania sam na sam z Bogiem. Czyli odpowiednie miejsce, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Jeśli to robię w domu, odpowiedni czas. No i czas był taki, że na oazie to było jakieś 30 minut na taki namiot spotkania, to wystarczało. Odpowiednia postawa ciała i to dość często było kładzione na to mocny akcent, nacisk, żeby do namiotu spotkania siedzieć wygodnie, ale nie za wygodnie, żeby nie zasnąć i żeby też ta postawa nie utrudniała mi modlitwy, kontaktu z Pismem Świętym. I żeby sobie odpowiednio wcześniej wybrać fragment do rozważań. I wczoraj, jak rozmawialiśmy tutaj z Alią, to nie, to jeszcze z kimś innym. Dostałem pytanie, czy będą pytania do tekstu. Można znaleźć w internecie te fragmenty do namiotu spotkania, fragmenty Ewangelii z pytaniami, które można się posłużyć, którymi można się posłużyć w trakcie. Ja tu jestem bardzo ostrożny, ponieważ źle zadane pytanie może skierować całą naszą uwagę na coś tam innego. Starałem się zadać wam dzisiaj do pomocy trzy pytania, bardzo takie ogólne, otwarte, dotyczące wiary. Dlatego możecie te pytania tam zobaczyć. No i są w internecie pomoce do namiotu spotkania. Są też te książeczki Oremus z Ewangelią na dany dzień. Też się można tym posłużyć do namiotu spotkania. I wczoraj widziałem, że jest podcast, ktoś nagrywa namiot spotkania, wprowadzenie, tekst Ewangelii, chwilka ciszy i potem kończą. Z tą postawą ciała jeszcze ostatnia rzecz jest dla mnie taka, że zachęcono mnie na oazie wtedy w 2001 roku, żeby sobie zapisywać owoce namiotu spotkania, postanowienia z namiotu spotkania. To się mieści w tych 10 punktach, które tam macie. I założyć sobie taki zeszyt. I z każdej oazy, a byłem na dwóch, to mam taki zeszyt, że zawsze tam coś mam. Wczoraj czytałem, no straszne te wynaturzenia, czy wynurzenia. Człowiek młody, wszystko bierze tak, że tak powiem, wzniośle i
Ale to jest fajne, bo można sobie do tego wrócić. I też znalazłem w swoich zapiskach taki wierszyk sobie kiedyś napisałem, właśnie o chodzeniu razem z Jezusem po wodzie. I ten z tego wiersza skorzystam pod koniec adoracji. Macie na tej kartce 10 punktów. Myślę, że nie ma sensu tego tłumaczyć, bo każdy to sobie przeczyta. Pójdziemy razem przez te 10 punktów. Zaczniemy od śpiewu, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, uświadomienie sobie Bożej obecności. Jak ktoś ma super dużo czasu i ma godzinę czasu na namiot spotkania, to sobie może włączyć na YouTubie w punkcie trzecim Przyjaciela mam, zaśpiewać, posłuchać. Potem jest wzbudzenie takiego pragnienia. Mów, Panie, chcę Cię usłyszeć, Ty jesteś tu żywy, obecny. I tu chcę powiedzieć, że mi pomaga wizualizacja Jezusa, gdzie On teraz jest i co On teraz robi. I kiedyś był taki film o Ewangelii, ksiądz biskup powiedział, że on nie lubi, bo to czasami kiczowate, a ja zaś uwielbiam, nie? I każdemu doradzam w Wielkim Poście oglądnąć sobie film religijny, bo to też potrzebuje tych emocji troszkę człowiek. Mam oglądnięte wszystko, co się da. I lubię wracać do tego. Dlatego na jednym filmie było, że Pan Jezus siedzi na schodach. Ja takie zdjęcie Jezusa sobie wydrukowałem na oazie, powiesiliśmy w Andrychowie, gdzie pracowałem. I jak się modlę, to sobie myślę, on tu siedzi, nie? I patrzy. A może się przejdzie? Wyobrażać sobie to. W namiocie spotkania, jak też przeżywam ten fragment i myślę o tym fragmencie, można wchodzić w inny punkt widzenia. Serial The Chosen pokazuje inny punkt widzenia Piotra, może z jakichś apokryfów. Dlaczego Piotr chciał tego dowodu, że ty jesteś, jeśli to ty jesteś, to każ mi wyjść. Jeśli to ty jesteś, to każ mi wyjść. Bo całe kilka masy odcinków wcześniej Piotr się buntuje na Jezusa, że tam doznaje takiej sytuacji w domu, której by nie chciał doznawać. I mówi, to mi takie coś robisz, nie, Panie Boże? To jeśli to ty jesteś, to każ mi wyjść. No to chodź. No i później mamy czytanie słowa. W lekkim powiewie przychodzi Twoje słowo. I ósmy punkt. Aniołowi zapisz. To jest z Apokalipsy. Warto sobie zapisywać treści swojej modlitwy. To działa ku zbudowaniu nas na przyszłość, bo my cały czas podróżujemy w czasie. Zegarek nie odmierza czasu, tylko odmierza nasze życie. Jak sobie przeczytacie swój wierszek za 10 lat, z 2003 roku, to za 20 lat, to zobaczycie siebie, nie? A cały czas Biblia mówi, że tu masz połączyć, ale światło zobaczyć siebie, jaki jesteś do Boga. I oto postanawiam, może być postanowienie, nie musi być postanowienia. I na końcu jest dziękczynienie, to my zaśpiewamy pieśń. Jest jakaś fajna, nie wiem, czy nie za mało wydrukowałem, ale teksty mamy, wszystkie potrzebne na dzisiaj. Może będzie tego więcej, tej pieśni. I tyle. I na zakończenie do domu, żeby każdy się poczęstował tym. Nie chciałem tego dawać od razu, bo tu jest za dużo tych obrazków. A jednak słowo. No to ja bym tyle powiedział, idę się przebrać i zaczynamy wspólną modlitwę. To za jakieś 15 sekund, jak zdążę Albę ubrać, to proszę o już start. Then come to me, you weary, heavy laden. I will give you rest. Especially after 10 days, when your own people have problems right here, when your own person has problems. I've been right here in front of you, believing in you. Keep your eyes on me. Why do you think I am on fire? I don't know! They prove the genuineness of your faith. They strengthen you. This is strengthening you. I got you. Please. There's nothing to go. Don't let him go.
Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie.